Sponsorem telesportu jest Lombard 66. Nie tak kibice Pogoni Leszno wyobrażali sobie inauguracyjne spotkanie PGE Ekstraligi na własnym stadionie. Leszczynianie przegrali z Gorzowską Stalą 42-48. Szkoda, bo przed biegiem 12 mieli w zapasie 8 punktów. Końcówka meczu to jednak 3 podwójne wygrane Gorzowian, które dały im 2 punkty. Najskuteczniejszy w ekipie Pogoni Leszno był Niki Pedersen, zdobywca 12 punktów. Świetną parę stworzyli Grzegorz Zęgota oraz Peter Kildeman. Obaj mieli po 9 oczek. 6 punktów wywalczył Tobiasz Musielak, zawiedli Piotr Pawlicki, zdobywca 4 punktów, Bartosz Smektała, który miał ich 2 oraz Dominik Kubera, który ukończył zawody bez zdobyczy punktowej. Na dłuższą relację ze spotkania zapraszamy na unialeszno.tv, a kolejne spotkanie na stadionie Smoczyka rozegrane zostanie 22 kwietnia. Do Leszna zawita ekipa z Torunia. Wcześniej, bo już w najbliższą sobotę, leszczynianie udadzą się do Tarnowa.